Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Patrycja Sawicka-Sikora z agencji Street.com. Dzień dobry. Agencja Street.com przygotowała taki raport na temat postanowień noworocznych Polaków na rok 2024. Co z tego raportu wynika? Czy Polacy chętnie podejmują wyzwanie, bo to wyzwanie jest postanowienia noworoczne. Czy ta liczba wzrasta, czy maleje? No, okazuje się, że ponad 70% ankietowanych, i to niezależnie od wieku i płci, traktuje jednak Nowy Rok jako moment na postawienie sobie nowych celów czy wyzwań. Troszkę wyższy ten odsetek jest w młodszej grupie wiekowej. Wśród Polaków powyżej 40 roku życia ciągle jest wysoki, bo jest to 68%. I patrząc i porównując dane z zeszłym rokiem, to o 8% wzrosła w tym roku liczba osób, które podjęły tak zwane postanowienia noworoczne. Okazuje się, że lubimy postanowienia noworoczne, ale co za tym idzie? Czy to są tylko słowa, czy rzeczywiście jakieś czyny są wprowadzane? Czy osoby mają jakieś postanowienia noworoczne? Bo z tych badań też to wynika. No najczęściej, jak się okazuje, postanowieniami noworocznymi obejmujemy taki obszar, który można nazwać wyglądem fizycznym. Tak, nie wiem, zmiana wagi, figury, fryzury. To zaznaczyło taką odpowiedź aż 76% badanych. Na kolejnym miejscu, można tak powiedzieć, są sprawy związane ze zdrowiem. I to jest 57% badanych, tak odpowiedziało. 48% z kolei wskazało jako obszar postanowień noworocznych nawyki żywieniowe. Później znajdują się sprawy zawodowe, na przykład zmiana pracy czy zmiana stanowiska, edukacja i relacje z innymi ludźmi. Jeżeli chodzi o wygląd fizyczny, to aż 76% to bardzo dużo. Tak, i okazuje się, że gdy zadaliśmy badanym pytanie, jakie postanowienie mieliby, gdyby tylko jedno mogli wybrać, no to aż 42% wskazało, że byłby to wciąż ten wygląd fizyczny. Czyli jednak ten wygląd fizyczny jest dla nas najważniejszy, ale zaraz na drugim miejscu to jest zdrowie. Tak, tak odpowiedzieli ankietowani. No i na trzecim moje nawyki żywieniowe, więc też można powiedzieć, że jest to obszar związany zarówno ze zdrowiem, jak i z wyglądem fizycznym, prawda? No tak, a teraz bo takie pytanie było postawione. Czy masz jakieś postanowienia noworoczne i co z tego wynika? No tak jak już powiedziałam, że ponad 70% Polaków odpowiedziało, że ma takie postanowienia noworoczne i że w sumie traktują Nowy Rok jako taką okazję do tego, żeby po prostu coś zmienić w swoim życiu na trochę lepiej. To jest fajny ten wynik, bo jak tak patrzę na ten wykres, to jest równy, czyli niewiele ponad 70% osób, zarówno kobiety, mężczyźni, bo też są badani do 40 lat i powyżej 40 lat. Wszyscy odpowiedzieli to samo, że mają jakieś postanowienia noworoczne. Tak, może dodajmy jeszcze, że około 17%, tak uśredniając, bo trochę się te wyniki wahają, ale tak nieznacznie, czyli pomiędzy 17 a 19% w zależności od grup wiekowych, odpowiedziało, że jeszcze nie ma, ale planuje mieć. Bo przypomnijmy, że my te badania skończyliśmy 2 stycznia, czyli zaraz na samym początku roku, więc być może do dzisiaj jeszcze wśród tych osób, które tak odpowiedziały, te postanowienia noworoczne się pojawiły. Ale tu jest taka konkluzja, że prawie 90% Polaków planuje lub podjęło w tym roku postanowienia noworoczne. To prawie wszyscy. No tak, i teraz pytanie, gdy zapytaliśmy o te same osoby o to, czy udało im się w zeszłym roku zrealizować postanowienia noworoczne, no to mimo tego, że wiele osób mówi, że dla nich to nie działa, no to wśród badanych 25% kobiet i 30% mężczyzn odpowiedziało, że udało im się zrealizować te postanowienia noworoczne w całości, ale w sumie 90% osób przyznało, że udało im się zrealizować chociaż w części te postanowienia noworoczne. No więc można tak powiedzieć, że dla badanych ten impuls noworoczny w postaci podejmowania postanowień noworocznych no, przynosi jakieś korzystne zmiany w ich życiu. A dlaczego decydujemy się podejmować postanowienia noworoczne? Bo było też takie pytanie. Jaki jest główny powód, że podejmujemy takie postanowienie noworoczne?
Duża część osób mówi, że to jest moment na postawienie sobie nowych celów. Wiele osób przyznało, że postanawia sobie różne rzeczy nawet nie tylko wtedy, kiedy no, przypada koniec albo początek roku, ale wtedy, kiedy czują taką potrzebę. I dla tych osób nowy rok nie jest impulsem do zmian, a 25% badanych przyznało, że nie podejmuje postanowień, bo są według nich bez sensu. I zwykle im nic z nich nie wychodzi, a 11% powiedziało, że nie podejmuje ich, bo nie potrzebuje nic zmieniać w swoim życiu, czyli są zadowoleni z tego, jak ich życie wygląda teraz. Z tego, co pani mówi, to wygląda na to, że te osoby musiały kiedyś podejmować takie postanowienia, skoro im nie wyszły. No tutaj jakby możemy tak powiedzieć, że wśród osób, które były przez nas przebadane, a to jest próba reprezentatywna, no zdecydowana większość uważa, że te postanowienia dla nich działają i dlatego je podejmują, ale są też takie osoby, które uważają, że dla nich się to nie sprawdza. Kolejny taki obszar, który był badany, to co pomaga w realizowaniu postanowień noworocznych? Co było najważniejsze? To jest tak, że ciekawe, co odpowiedzieliby słuchacze, no ale może nikogo to nie zdziwi, ale tak naprawdę okazuje się, że aż 63% badanych w raporcie postanowienia noworoczne Polaków odpowiedziało, że wsparcie bliskich. Na drugim miejscu znalazło się zapisanie sobie tych celów i to była odpowiedź na poziomie 37%. Później powiedzenie o tych naszych zamierzeniach innym osobom, tak odpowiedział 30% badanych. No i realizowanie ich w większej grupie, więc też można powiedzieć, że jest to jakiś rodzaj wsparcia, tak odpowiedziało aż 20% badanych. Ale też nasi ankietowani odpowiadali, co im przeszkadza w realizacji postanowień noworocznych. I zostali poproszeni o wskazanie dwóch najważniejszych odpowiedzi. No i okazuje się, że ten brak wsparcia ze strony bliskich też znalazł się po tej drugiej stronie jako przeszkoda i tak odpowiedziało 30% badanych, natomiast jako największą przeszkodę ankietowani wskazali zbyt słabą wolę, bo taka odpowiedź miała aż 59%. No i okoliczności zewnętrzne, które znalazły się na drugim miejscu i z wynikiem 40%. Tak, tu jest jeszcze tak, że te cele, które sobie ustalamy, są ponad nasze siły. To 13% to wynika z tego, że chcemy coś osiągnąć, ale chyba nie jest to takie za bardzo przemyślane. I to wsparcie bliskich osób wygląda na to, że jest bardzo ważne, bo jeżeli nie mamy tego wsparcia, to nie jesteśmy konsekwentni w dążeniu. Tak z tego wynikało. To znaczy, to jest trochę tak, że możemy sami siebie zapytać, czy nam jest łatwo na przykład, nie wiem, nie sięgnąć po chipsy albo po pączka, kiedy na przykład u nas w domu reszta domowników nie ma takiego postanowienia, tak? I na przykład te chipsy czy pączki sobie zajada, albo je kupuje i przynosi do domu i wtedy musimy bardziej tą naszą wolę nadwyrężać, prawda? No tak, bo żeby coś zrealizować, to jest ciężka praca. Trudno nam się pracuje, jeżeli ktoś nas nie wspiera. To właśnie chyba na tym to polega, że jak nas wspiera, to nie przynosi tego pączka do domu, bo wie, że się odchudzamy na przykład. To znaczy, to jest trochę tak, że na pewno raźniej nam jest, jeśli inne osoby w naszym otoczeniu, bliskie, dalsze, nie wiem, nasi przyjaciele, nasza grupa znajomych, nasza grupa osób, która na przykład, nie wiem, spędza podobnie czas, czyli nie wiem, spina się na ściance wspinaczkowej albo, nie wiem, jeździ rowerem, które mają podobny styl życia albo które wspólnie realizują cele. To tak jak, nie wiem, ktoś postanowi, że się chce przygotować do biegu w maratonie, no to też samodzielnie, oczywiście są takie osoby, które potrafią to zrobić, i to jest ten cel, który być może dla niektórych jest ponad ich siły, ale są też takie osoby, które potrafią się tak zorganizować i jakby zorganizować sobie takie wsparcie w postaci, nie wiem, trenera, innych osób, które też mają podobne cele, żeby po prostu w tę stronę zmierzać, bo trochę tak jest, nie wiem, czy ktoś z Państwa albo Pani podejmowała kiedyś postanowienia noworoczne, ale że no jak się jest na początku, to jest łatwo, a później jak jest człowiek w trochę gorszej formie albo ma gorszy dzień, no to bywa trudno. No ja osobiście nigdy takich postanowień noworocznych nie zakładam, nie mam czegoś takiego, ta data dla mnie nie jest istotna. Na ogół to realizuję sobie swoje cele bez takich postanowień, ale znam osoby, które realizują postanowienia, mają takie postanowienia i ta data 1 stycznia nie jest dla nich najważniejsza, po prostu je realizują. No i znam te osoby, które są bardzo konsekwentne w swoim działaniu, aż bym powiedziała, że do przesady.
Ludzie są różni. Z naszych badań wynika, że jednak Polacy lubią postanowienia noworoczne i ten początek roku, który uznajemy, że w styczniu jeszcze cały czas trwa, jest jakimś takim impulsem do tego, żeby iść w taką stronę, która dla nas jest w jakiś sposób ważna. Także ja trzymam kciuki za wszystkich, którzy zdecydują się na jakiekolwiek zmiany w swoim życiu, nie tylko w styczniu. No tak, bo to też jest ciekawe, bo robimy te postanowienia, bo z tego wynika, że 90% aż postanawia coś tam wykonać, zrobić, ulepszyć u siebie, natomiast no, nie bardzo chcemy realizować i to, nie wiem, może ta magiczna data 1 stycznia to jest coś takiego, że o, może postanowimy, to może samo się zrealizuje. No samo to się pewnie mało realizuje. W związku z tym ja proponuję jednak w jakiś sposób zastanowić się, jak ja będę realizować ten cel, bo o to nie pytaliśmy naszych badanych, ale samo to, że wskazali, że sobie zapisują, że to wsparcie bliskich, że powiedzenie komuś innemu, to już są strategie, które można uznać za takie świadome wspieranie siebie w realizacji celów, no żeby po prostu w jakiś sposób to zaplanować, no bo wtedy mamy szansę dokonać tych zmian, o których w sumie trochę myślimy, prawda? No tak, a może warto byłoby zadać też pytanie, czy jeżeli zrealizowane są te postanowienia, to później przekładają się na to, że możemy dalej inne postanowienia realizować, bo widzimy, że to przynosi efekt i jesteśmy zadowoleni. To znaczy, na pewno jest tak, że jeśli uda nam się coś zrealizować, no to taka nasza wewnętrzna sprawczość jakoś się buduje, prawda? Czyli mamy takie poczucie, że coś sobie postanowiliśmy i udało nam się to zrealizować, więc mamy też trochę paliwo do tego, żeby być może podejmować kolejne wyzwania. No ja zachęcam Państwa do dokonywania dobrych zmian w swojej codzienności. Nie tylko z okazji początku roku, chociaż jak się okazuje, ten początek roku jest trochę jakiś taki magiczny. A w badaniach brały udział osoby w jakim wieku? Tak jak powiedziałam, to jest grupa reprezentatywna Polaków w wieku od 18 do 70 lat i przebadaliśmy ponad 4200 osób. I w jakich dniach badania się odbywały? Badanie realizowaliśmy na takim przełomie roku, czyli od 27 grudnia do 2 stycznia tego roku. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada była Patrycja Sawicka-Sikora z agencji Street.com. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Forum Radia Rock Parada.